bardzo ciekawą książkę, którą przeczytałem. To był kapelusz cały w czereśniach. Nie wiem, czy dokładnie to jest taki saga rodzinna znanej włoskiej dziennikarki. Genialna, bo to jest od średniowiecza właściwie, czy albo od renesansu się ciągnie. I ona sama zdobyła te wszystkie informacje i te historie tych ludzi, ale to jest też historia ich prywatnego życia, jak i również historia się toczy wokół. Kolejną jakąś taką książkę, którą przeczytałem, to Królowie Przeklęci. Też fajnie, jest takim tłem historycznym i bardzo ciekawy, bardzo fajna książka i mogę ją polecić. No to z tych ostatnich, które tam przerobiłem. Ja głównie czytam na wakacjach, lubię wtedy odłączyć się całkowicie i to też w jakiś sposób mnie ma zainspirować.